i w Minecrafta, i w terrarię. Miałem kiedyś terrarium i akwarium nawet. No, jakoś tak pomyślałem, że lepiej to chyba rozdzielić. Nie spodziewałem się takiego kolosalnego sukcesu tego kanału z Hearts of Iron właśnie. Kurde, no to kolosalne, no 150 subskrypcji, no dla mnie to jest absolutnie kolosalna ilość po 2 tygodniach chyba działalności. A tu, tutaj na tym kanale jakieś 2 lata i to tutaj różne rzeczy, nawet cały album wydałem raperski. Tutaj na kanale. Różne rzeczy. Czego ja nie robiłem. Nawet skakałem, fikołki robiłem. Tak, nawet tutaj są sparingi na kanale nawet. Z Diegiem. Jeszcze troszeczkę się tego wstydzę, bo już jestem dużo lepszy. To troszeczkę koślawo wychodziło. A tam tydzień i o taki sukces. No to jest rzecz absolutnie niesamowita. Ale na tym serwerze w ogóle ktoś gra? Próbuję zobaczyć w wyborze... Ktoś gra, bo tutaj jest killfeed. Próbuję zobaczyć w wyborze, rozejrzeć się tak z góry, spojrzeć na to. Czasami dobrze jest tak się zatrzymać i spojrzeć na wszystko z góry, nie? No to właśnie tak zrobię. Stawiłem sobie na low, jeśli chodzi o object details, a zamiast na extreme, wtedy widziałbym w oknach, jak ktoś siedzi. Kurde, no właśnie, to jest taka wojna postu z karnawałem. Niby widzę wtedy, jak czy w oknie ktoś siedzi, ale na tym low łatwiej jest dostrzec, jak ktoś przebiegnie poza budynkiem, nie? Jest mniej szczegółów ogólnie na ekranie i oko widzi wtedy jakiś ruch. A tutaj jest, wiesz, bardzo dużo szczegółów teraz. To jest właśnie to, nie? Jestem bardzo wrażliwy w moim ustawieniu na okna, że nie widzę, bo nawet stąd nie widzę, czy ktoś jest w oknie. Tak? No tak. Może tu bym już widział. O, teraz dopiero widzę. Kurde, rzeczywiście. Trochę lipa. Ty, co to jest? Tyle godzin w DayZ. Nigdy nie widziałem tego. Czuję, że zaraz ktoś zginie. A, tu już otwarty szpital, czyli ktoś tutaj był. Miałem nosa. Skoro robisz taki min-maxing, to czemu masz najniższe FOB? Min-maxing. Aha, no właśnie. Dobre pytanie. Nie mam logicznej odpowiedzi, ale mam... dwie nielogiczne. Mianowicie fajne to jest, takie fajne przybliżenie. A druga... trzy właściwie chyba. Druga taka, że jak na przykład przycelowuję teraz na tym takim tym mechanicznym celowniku, tak? Czy jak w optyce? No to nie, ekran mi się nie przybliża, wiesz, nie zmienia się nic. Czyli moje oko jest... patrzę, co się dzieje, klikam prawy, strzelam, tak? A na fowie takim jak każdy gra na taki. Ale kolosalna różnica, nie? Ja pierniczę, to tak się nie da grać. Jakby w to grać? Co tu się dzieje? Ty jakiś, jak w Oculusie bym grał. Całe miasto widzę, ja nie muszę się obracać. No i o, pyk i jest takie przybliżenie ekranu, nie? I teraz tutaj gość mi wylatuje, ja... O mój Boże, gość przede mną. I jest takie, wiesz, szarpnięcie i ja wtedy nie wiem, co się dzieje. O, jestem jakbym dostał cios na szczękę i no, jestem lekko, wiesz, przez pół sekundy zamroczony, nie? I te pół sekundy ja ginę. Mnie nie ma, gość jest. To jest pierwsza sprawa. I w sumie w takich grach jak DayZ ten większy FOV jest rekomendowany raczej dlatego, że więcej widzisz. Ja widzę tutaj pół miasta teraz, mogę coś dostrzec. Ktoś coś przebiegnie gdzieś, to go teoretycznie może zobaczę. Ale ja na FOVie full może mało widzę, ale jak ktoś wejdzie w moje pole widzenia, to niech mu ziemia lekką będzie, nie? To już jest koniec, to jest po gościu. Bo na pewno to zobaczę, nie? Mignięcie. Więc to jest taka wojna postu z karnawałem właśnie. Dobra, biegnę na lotnisko, żeby kogoś znaleźć. No jak kto lubi, ja się przyzwyczaiłem do minimum 9.5. Aha, ale w DayZ nie grałeś, tylko mówisz ogólnie. Zaraz. Kondzio, elo elo, smacznego. Nie no, DayZ nie grałem nigdy. Ale ogólnie mówisz właśnie... No tak, bo też grałem w Apexa. No i to jest na podobnej zasadzie, nie? TS-a dużo grałem też z Diegiem. Diego został, to są nieznane fakty o nim, został globalem w CS-ie, ja Supreme'em. I po jednej grze znowu na Supreme'a go zdegradowali, później zaczął pić, kto go w ogóle zdegradowali, wyrzucili z ligi. I weź tu. Wielki sukces wiąże się z wielkim później, z problemami mentalnymi, no i później się kończy jak Diego. Właśnie mam tutaj teraz jeszcze śledzia z jajkami. Kurde, co tu się dzieje? Jedzenia. Brakuje jedzenia, mój panie, jak w twierdzy. No i dobra, wchodzimy na ultra niebezpieczny teren. Zajmuje lotnisko, chyba trochę się przycina. Ale w tle mi się tnie filmik z Hoi, wczorajszy z pojedynku naszego. Kondzio i ja kontra Big. Ty gość tu jest, ładuje, no. No, otwieraj to. Dobra, zaczynamy od wybrzeża. Ja pierniczę. Dałem broń na dół, jak akurat on wyszedł. Raz strzeliłem, ale go nie trafiłem na pewno. Ja pierniczę. No kurde, ale trafiłem go chyba. Nie trafiłem, nie? Jeszcze drugi. To był chyba inny gość. Ale głupot. No i wszystko stracone. DayZ. I jestem teraz kim jest. Szkoda, że tu nie ma autorana, kurde. Ale mi poszła po nogach ten adrenalina. Właśnie, chciałem spotkać team około 5, a to był team 2. Kurde, zawsze tak jest. O, gracz przede mną biega. Może się z nim skumam i pójdziemy razem. Gracz albo zombie, to jest raczej gracz. Wychodzi moje długie niegranie w DayZ, że właśnie z tym spuszczeniem broni. Tutaj jest specyficzny ten system, to nie jest Battlefield, nie? Albo Call of Duty.
Żeby on mnie nie zaszlachtował. Hi man. you go to the maybe to the VMC? Okay. So good luck, man. Good luck. Bye. O, tam jest drugi. Musimy zbudować team, jeśli mamy przeżyć w tym świecie. Stop. Yes? Pali. Okay. Nie ma gościa nigdzie. Odstawił notatkę. Magazynek w cerki, hełm kask rowerowy. Niewiele. Ktoś powie dużo, ktoś powie mało. Ktoś nic nie powie. Uuu, mam SG5K, żeby goś mnie teraz nie zabił. I have a gun, we are... Ah, I saw a guy there. You also. We can kill him or... Gnam, okay, hon. Widzę. Go. To jest jakiś przedstawiciel słowiańskiej nacji, ale pytanie jakie. Nie, to jest albo Rosjanin, albo Ukrainiec. Ej, co jest? Dwóch! Bił mnie we dwóch. Ale ja jestem słaby w tej grze. Masakr. Jeszcze ja go nie chciałem zabijać, ja już chciałem się pobawić, ale... Kończyło się jak się skończyło. Wiecie, ja na spokojnie, nie? To nie było, to było tak dla jajnie. Ty, nie zabrał mi broń. O kurde, aż mi myszka wyleciała z ręki. Hi man, you're my friend? That hit. Thanks man. That's nice. Przyszedł na strzelaninę z nożem, no i... I tym razem mu się udało, bo mnie pobił. I am very good at PvP, you know? As you can see. Okay, so I can protect you, as you can... I will follow you, simply. Kurde, co to się stanęło? Kto to go zastrzelił? Z bazy, z lasu gdzieś chyba. No to go protect you. No to go sprotektowałem, protektor. O, to było, co to miało być, ty? A to było z lasu, nie? Chyba też nie pomaga to, że mam widzenie na full, ale też czułość myszki na minimum. 450 dpi. W CS-ie EDPI wynosiło 450. Fuck. Po koledze, cześć, skitrany ziomuś. No kurde, on był naprawdę fajnym gościem. Ale to taki, to pokazuje taką przewrotność życia, nie? Taką ulotność życia. Był chłop, nie ma chłopa, nie? Ale kto to w ogóle go zastrzelił? I on strzelał, jak myślicie, z czego? Bo ja myślę, że to było coś mocniejszego, ale jakiś kurde mocny. To chyba nie było beka. Na strzała go zabił, tylko oddalę piwo, żeby tutaj nie rozdać. A może właśnie to moje paliwo? No to było z tego lasu, gdzieś wyczaję gościa może. Próbuję się przykampić na kampę. Czasami na okrążenie dobrze jest zrobić oskrzydlenie okrążenia. Właśnie to zrobię. No, nie pomaga to, że mam mało krwi. No patrz, on tutaj leży. Słyszałem coś. Dziwa te nowe dźwięki. O jest. Słyszę. To jest jakiś po prostu popeł. To miało być. Gość zastrzelił go i uciekł. Ale czym to? Nie wiem. Od strony lasu właśnie. Czyli tutaj. To było takie coś mocniejszego. Ale Mosin na wybrzeżu? No nie wydaje mi się. Mosin nie. Ale to naprawdę kawał kanali, bo zabił, a nie lutuje. Po prostu zrobił to dla sportu. Wiesz, tak jak jelenia. Przecież jelenia się bierze na mięso. No tak, teoretycznie. O, jest gość. No. Dostał? Dostał znowu, ale za słaba broń w porównaniu do jego. Dwie serie dostał, kurde. Z M70 go zabił, właśnie z tundry, nie? Ty, kurde, Kondzio, ty mówiłeś, że nie grałeś w DayZ. Skąd ty takie rzeczy wiesz? Iść naokoło, byś miał bliżej. Dostał dwie serie, gdybym miał tego Lara to już w ogóle, tak? Ale gdybym miał cokolwiek ciekawego, chociażby M-kę, no to gościa by nie było. No dobra, dwa razy się dałem troszeczkę im, nie? Ja tak lubię robić, że... Jest na przykład dużo graczy na serwerze 90 i tak sobie wchodzę, dam się dwa razy, dwa, trzy razy, bo jeszcze może raz tak spróbuję, że się podłożę i oni wtedy nie uciekają z serwera, bo zawsze jak wchodzę, widzą mój nick, to od razu już jest, wiesz, nagle się robi 10 osób z 90, nie? Ja piernicę, ale dzisiaj mi nie idzie, no to jest jakaś porażka kompletna. Walisz go. Ale dwa razy trafiłem, będzie, to wszystko będzie na YouTube, no już jest, ale będzie w odcinku. Chamsko pociętym całym live'ie. I to tak chamsko pociętym, że może zebrać na wymioty. Takie cień. No dobra, jestem... Kojarzę to miejsce. Kojarzę to miejsce, ale mocno kojarzę. No tak, Elektrozawodsk. Elektrozawodsk, tu jest z Czernogór. Troszkę takie średnie miejsce na spawna. Mogę się zabić, bo tutaj musiałbym iść sobie tędy. Kawał drogi, Mogilewka. Pusta, tak? No, myślę, że tutaj F11. To jest ciekawe. Czy na przykład jak ścinali głowy na gilotynie, to badano też ile sekund jakby jeszcze żyjesz, nie? Ale nie doczytałem do końca tego badania i nie wiem.
No dobra, to jest czekaj, Berezino, dobra. Kojarzyłem sobie po torach kolejowych.